Pierwszy konkurs turnieju czterech skoczni w Oberstdorfie został przełożony. Jednym z tych, którym niedzielne zmagania z pogodą dały się we znaki najbardziej, był Junshiro Kobayashi. Japończyk skoczył jako pierwszy, a potem, jako pierwszy lider, marzł na zeskoku niemal pół godziny. Bo tak, na skoczni w Oberstdorfie wiało w niedzielę niemal bez przerwy. Nieliczne momenty ciszy wykorzystywali kolejni skoczkowie, wśród nich Dawid Kubacki. Z jego perspektywy lepiej stało się, że konkurs został przerwany, bo wyraźnie przegrał rywalizację z Andreasem Kofflerem. Pozostali Polacy skoczyć już nie zdołali. Po kilku przerwach i opóźnieniach organizatorzy dali za wygraną. W zgodnej opinii uczestników słusznie. Zima jest fajna, natomiast ona dzisiaj na tą chwilę na pewno uniemożliwia skakanie, oby było trochę później lepiej. Nie jest fajne, kiedy odwołują zawody, kiedy kibice, którzy są zgromadzeni pod skoczą i przed telewizorami, no nie mogą nas zobaczyć. Dla nas samych też nie jest to może komfortowa sytuacja. Zdrowie uczestników jest jednak najważniejsze. Prawdziwi kibice w pełni to rozumieją. Przed chwilą dowiedzieliśmy się, że konkurs w Oberstdorfie został przełożony na jutro na godzinę 17:30. Na transmisję zapraszamy do Jedynki. Polecamy także sylwestrowo-noworoczne skakanie w Garmisch-Partenkirchen. Wierzymy, że skoczkowie wprawią nas w dobry nastrój przed sylwestrową zabawą. Kwalifikacje w środę w Jedynce o 13:40. Konkurs w nowy rok. Transmisję zaczniemy 5 minut przed 14:00. Falstart turnieju czterech skoczni, gdy od początku sezonu śniegu można było szukać ze świecą, na starcie imprezy przełomu roku zima pokazała swoje pełne oblicze. Zima jest fajna, natomiast ona dzisiaj na tą chwilę na pewno uniemożliwia skakanie, oby było trochę później lepiej, wtedy pewnie się coś odbędzie. Na razie mamy odwołaną serię treningową. Nierówna walka z aurą, zwłaszcza porywistym wiatrem, trwała grubo ponad 4 godziny. W szalonej karuzeli zmiennych warunków skoczyło 11 zawodników, w tym para serii KO Andreas Kofler, Dawid Kubacki. Warunek jest tragiczny dzisiaj i cały czas sypie, chociaż ten śnieg jeszcze nie robi takiej wielkiej różnicy, tylko tutaj podczas lądowania, bo się zrobiło dość miękko. No ale niestety ten wiatr jest tam bardzo mocny na tym progu. Wyobniża liberkę, no i no ciężko w takich warunkach skakać tak naprawdę. Dla skoczków taki przebieg zawodów jest ciężki, musimy cały czas zachowywać koncentrację. Ostatecznie zdeterminowani organizatorzy nie mieli wyjścia i powiedzieli pas. Niestety musieliśmy przerwać dzisiejsze zawody ze względu na warunki. Ustaliliśmy, że konkurs odbędzie się jutro. Zaczynamy o 16:30 serią próbną. Początek pierwszej serii o 17:30. Nie jest fajne, kiedy odwołują zawody, kiedy kibice, którzy są zgromadzeni pod skoczą i przed telewizorami, no nie mogą nas zobaczyć. Dla nas samych też nie jest to może komfortowa sytuacja. Szkoda skoczków, szkoda prawie 25 tysięcy kibiców, którzy porządnie zmarzli. Tych w Polsce zapraszamy jutro na transmisję do Jedynki o 17:25. A z przełożenia konkursu można wyciągnąć także plus. Z perspektywy tego, jaką sytuację mamy z Kamilem, to dla niego na pewno każdy dzień zwłoki czy ewentualne przesunięcia działają na jego korzyść. O tym, że czas leczy rany i działa na korzyść naszego mistrza, przekonani są wszyscy. Nic nie trwa wiecznie. Jeszcze nigdy w historii turnieju czterech skoczni nie odwołano konkursu otwarcia. Na szczęście prognozy na jutro są zdecydowanie bardziej optymistyczne. Z Oberstdorfu, Michał Regulski.